Cześć, witam Was na kanale Zakładam Ogród. Ja mam na imię Paweł. Jeżeli jesteście tutaj nowi, to zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału. Dzisiaj będziemy podsumowali wysiewy, część wysiewów generalnie ostatnich. Tutaj jako pierwsze pójdą nasze pomidorki, dlatego że pomidorki, jak widzicie, były wysiewane 29, czyli 10 dni temu. A już ładnie wyglądają, ładnie powschodziły. I chciałbym Wam pokazać, jak się mają wschody poszczególnych odmian, ewentualnie jak wyglądają moje siatki. Słuchajcie, tutaj mamy maskotkę, tak jak jest opisane w tych pierwszych dwóch. Widzimy, że relatywnie najmniej powschodziło tej odmiany. Odmiana bardzo smaczna. O, widzimy tutaj chwaścika jakiegoś z ziemi, pomimo że była to siemia delikatna do siewu i pikowania. Dalej odmiana Bajaja. Zwróćcie uwagę, to jest to, co ja jak wsadzałem generalnie te nasionka. Nie dawałem ich dużo w poszczególną wielodoniczkę, bo aż tyle ja nie potrzebuję. Ja potrzebuję łącznie 25 sadzonek tylko i tak. Tu będę miał z dużym zapasem, jak posiejecie za gęsto, to potem faktycznie ciężko generalnie jest przepikować. One też nie mają tak fajnego systemu korzeniowego. Bajaja powschodziła generalnie fajnie. To jest odmiana dla mnie taka bardzo plenna, przetworowa, może nie najsmaczniejsza. Pomidor śliwkowy to jest ten z nasionek, który braliśmy z pomidorka. No i zwróćcie uwagę, że te są tutaj najbliżej siebie, dlatego że one miały taki generalnie miąższy, jak to zwykle ma pomidor w sobie. I no, nie miałem czasu, nie bawiłem się jak gdyby w specjalne rozdzielanie tych nasionek. Jeżeli ktoś bardziej się postarał niż ja przy wysiewie i porozdzielał te nasionka, to na pewno nie ma tak gęsto. Ja tu niektóre faktycznie mam dość gęsto. Przy czym generalnie z tej odmiany potrzebuję tylko wyłącznie 5 sadzonek, więc mam możliwość wybrania sobie generalnie tej najlepszej generalnie. Nie robiłbym zbyt wielu potem po pikowaniu sadzonek, nie wiem, jakieś 2-3 więcej, jeżeli by coś nam się zmarnowało przy pikowaniu. Także tu mamy pomidory. Papryka ma się tak, że ma się jeszcze nijak. Pomimo, że 2 dni chyba wcześniej była generalnie wysiewana, jeszcze nie powschodziły i w tym roku wyjątkowo długo, bo muszę przyznać, że w zeszłym roku papryki ostre to mi bardzo szybko wybiły, słodka też, także w tym roku relatywnie długo. Tu mamy pelargonie, które były wysiewane dosłownie miesiąc temu. Mają się tak, ja mam drugą taką wielodoniczkę z pelargoniami i widać, że już mają generalnie w większości po jednym liściu właściwym. Zaczynają się pojawiać te drugie liście właściwe. Nie są jakieś wybiegnięte generalnie, nie są wybujałe. I w tej wielodoniczce 3 mi nie wzeszły, w tej drugiej wzeszły mi wszystkie, to co mówiłem, że później te pozostałe generalnie wzeszły. Także mamy jeszcze dużo czasu na to, żeby nasze siewki generalnie wyglądały ładnie. Ja pelargonie, jak i wszystkie moje siewki, doświetlam, dbam odpowiednią wilgotność i temperaturę. I chciałbym jeszcze raz wrócić do pomidorów, bo zwróćcie uwagę, one nie są wybiegnięte, nie są wybujałe. Już Wam mówię, dlaczego niektórzy mają takie smukłe, cienkie generalnie siewki i wybujałe. Wynika to z dwóch rzeczy. Pierwsza to za mało światła, czyli poniżej tej ramy okiennej jest wielodoniczka, a powinna być powyżej, tak żeby ona nie szła w stronę, ta siewka, światła. Drugi temat to za wysoka temperatura. Nieraz w pomieszczeniach po prostu macie temperaturę mocno pokojową, powyżej 20 stopni i to jest nieraz dla nich za ciepło. Przez to mogą również robić się wiotkie, smukłe generalnie. Ja Was zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Zaraz będą filmiki z wysiewu traw ozdobnych, których już ja jakiś czas temu wysiałem kilka odmian, a Wam pokażę, jak będziemy wysiewali, jak i wyglądają te moje po 2-3 tygodniach od wysiania. Zapraszam Was jeszcze do subskrypcji kanału. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!